Epifaniczny tom 17, rozdział 5. Królestwo Boże. Biblijne znaczenie słowa Królestwo, Królestwo Embrionalne, Królestwo panujące, Jego utworzenie, niewidzialność. Ziemscy przedstawiciele, dwie fazy. Ziemska faza widzialna, cele, poddani, rezultaty jego panowania. Jak zauważyliśmy w rozdziale pierwszym Ustanowienie Królestwa Bożego na całej Ziemi jest jednym z głównych celów powrotu naszego Pana. W obecnym rozdziale podamy na ten temat więcej szczegółów. Zauważamy, że temat Królestwa Bożego zajmuje w Piśmie Świętym wybitne miejsce, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Wyrażenia Królestwo Boże oraz Królestwo Niebieskie w samym Nowym Testamencie pojawia się niemal 150 razy. Ważność Królestwa w Piśmie Świętym jest dowodem jego znaczenia w Boskim Planie. Jego miejsce w Boskim programie jest tak ważne, że każdy element tego programu jest z nim ściśle związany. Uwagi te sugerują że właściwe byłoby dokładne zbadanie tego tematu z różnych, naświetlonych przez Biblię punktów widzenia. Na początku tej analizy możemy zauważyć, że słowo królestwo w znaczeniu biblijnym zawiera pewne dodatkowe znaczenia od tych, jakie posiada ono we współczesnym języku. W obecnej formie słowo królestwo używane jest na oznaczenie terytorium państwa lub narodu pod panowaniem króla lub królowej. Oprócz tych znaczeń słowo królestwo oznacza w Biblii także królewskiego władcę lub władzę, przez którą on rządzi. To, że słowo królestwo oznacza w Biblii władzę, przez którą rządzi król lub królowa, widoczne jest z wielu tekstów. Pierwszy Koryntów rozdział 15 werset 24 Ewangelia Łukasza rozdział 22, werset 29, Ewangelia Jana rozdział 18, werset 36, Daniela rozdział 4, werset 31, rozdział 7, wersety 14, 18 i 27. Z licznych wersetów wynika także, że słowo to jest w Biblii używane w znaczeniu władcy lub władców. Stosownym tego dowodem jest druga Mojżeszowa, rozdział dziewiętnasty, wersety piąty i szósty. Bóg obiecał tutaj uczynić cielesny Izrael królestwem kapłanów, kapłańskimi królami, jeśli okażą się wierni jemu przez zachowywanie jego przymierza. Nie tylko zakonył Mojżeszowego, szczególnie jego podstawy, dziesięciu przykazań, Lecz także pozostałych zarysów tego przymierza, jakich Bóg udzielił Izraelowi, poczynając od Egiptu i święta przejścia, a kończąc na służbie Mojżesza. Wszystkie te rzeczy należały do przymierza, kończącego się w piątej Mojżeszowej. Gdyby zachowywali je, Bóg mówi, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, to jest, Mieli być bardzo wysoko cenieni przez Boga jako należący wyłącznie do Niego w znaczeniu, w jakim żaden inny naród na ziemi nie należał do Niego, chociaż moja jest Wszystka Ziemia, wszystko na ziemi i w niebie należy do Jehowy. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym, nie tylko mieli być kapłanami dla Boga lecz także narodem całkowicie mu poświęconym, oddanym, który otrzymałby od niego tę wielką łaskę i błogosławieństwo. To właśnie dlatego, że jako naród okazali się mu niewierni przywilej zostania kapłańskimi królami został odebrany ich narodowi i udzielony wiernym z duchowego Izraela. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 43 Odpowiedni jest także werset z pierwszego Piotra rozdział drugi werset dziewiąty, mówiący o królewskiej klasie jako królewskich władcach, ale wy jesteście rodzajem wybranym, pokazany jest tutaj charakter wybranego Chrystusa głowy i ciała, królewskim kapłaństwem, kapłanami, którzy ustanowią królestwo, narodem świętym, narodem poświęconym Bogu, grupą jednostek, które będą całkowicie poświęcone Bogu, a zatem święte, ludem nabytym, będącym wyłączną własnością Boga, abyście opowiadali cnoty tego. Bóg powołał klasę Chrystusa, aby opowiadała chwałę Boga, to jest Jego mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość, z których wszystkie przynoszą Mu zaszczyt. Także jego łaski drugorzędne i trzeciorzędne pod kontrolą jego doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, który Was powołał z ciemności ku wspaniałej swojej światłości. Kiedyś lud Pana pozostawał w błędzie, lecz został powołany z błędu do cudownego światła Ewangelii. Zaprawdę doskonałą jawi się nam Ewangelia naszego niebiańskiego Ojca. Takie znaczenie królestwa jeszcze jaśniej wynika z objawienia rozdziału pierwszego wersetu szóstego, uczynił nas królami, rozdziału piątego wersetu dziesiątego, uczynił nas z Bogu naszemu królami. W przekładzie autoryzowanym, przypis tłumacza, Authorized Werszyn, w skrócie AV, koniec przypisu tłumacza, greckie słowo Basileia które zawsze oznacza królestwo. W obydwóch tych wersetach zostało oddane jako królami. Jednak w przekładzie poprawionym, przypis tłumacza, rewiset werszyn w skrócie RV, koniec przypisu tłumacza oraz innych właściwie zostało ono przetłumaczone dosłownie jako królestwo tłumacze AV, nie rozumiejąc. Że słowo Basileia posiada znaczenie królewskich władców, wiedząc jednak, że nie chodzi tutaj o terytorium, naród ani królestwo rządzone przez króla czy królową, podali to, co jest wyraźnym sensem tego fragmentu w poprawnym języku angielskim, tłumacząc słowo Basilea słowem królami. Czyniąc tak, mimowolnie dostarczyli dowodu na to że słowo królestwo między innymi oznacza w Biblii królewskiego władcę lub królewskich władców. Wyrażenia Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie najwyraźniej wszędzie oznaczają królewskich władców, którzy będą reprezentować Jechowe w sprawowaniu jego władzy jako jego namiestnicy. Definicja ta jest prawdziwa nawet w takich wersetach jak Rzymian, rozdział 14, werset 17 oraz pierwszy Koryntów, rozdział 15, werset 50. Ten pierwszy fragment zapewnia nas, że główne przywileje przyszłych królów w okresie tysiąclecia nie będą polegały na tym, iż będą mieć wolność w jedzeniu i piciu, lecz wolność w stosunku do sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Dlatego chętnie zrezygnują z tych pierwszych przywilejów na korzyść tych drugich. Także w pierwszym w rozdziale 15 wersecie 50 apostoł zapewnia nas, że Kościół dziedziczy przywilej zostania królami następnego wieku nie jako istoty ludzkie, lecz boskie. Dokładna analiza wyrażeń Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże przekona nas. Iż oznaczają one władców, którzy jako namiestnicy Boga będą sprawować Jego władzę wśród ludzi w następnym wieku. Innymi słowy, wyrażenia Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie oznaczają Jezusa i Jego wierne maluczkie statko, Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 3 i 10, Ewangelia Marka rozdział 10 werset 14. Wyrażenia te są w Biblii odnoszone do Jezusa i Kościoła z dwóch punktów widzenia. W niektórych wersetach dotyczą ich w czasie ziemskiego życia, pełnego cierpień i opozycji ze strony diabła, świata i ciała. Takie znaczenie tych terminów jest całkowicie zbieżne z określeniem Kościół wojujący. W innych miejscach wyrażenia te dotyczą ich w stanie niebiańskim w czasie ich chwalebnego panowania nad ziemią. W tym znaczeniu terminy te są całkowicie zbieżne z określeniem Kościół tryumfujący. W stanie ziemskiego życia swych członków Kościół często nazywany jest embrionalnym, cierpiącym królestwem, w stanie niebiańskim, w czasie tysiąclecia nazywany jest królestwem narodzonym, uwielbionym. Najwyraźniej obydwa zastosowania słowa Królestwo są biblijne. Królestwo Embrionalne. Gdy nasz Pan Jezus polecił apostołom głosić, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 7, nie miał oczywiście na myśli tego, iż mieli ogłosić że on wraz z Kościołem mieli właśnie rozpocząć panowanie nad Ziemią. Minęło bowiem dziewiętnaście wieków od chwili wydania tego polecenia, a królestwo nie jest jeszcze całkowicie ustanowione na Ziemi w znaczeniu panowania nad nią. Jego myślą było z pewnością to, że uczniowie powinni ogłaszać pojawienie się na scenie ludzkiej historii embrionalnego królestwa Kościoła. Który miał przejść proces rozwoju jako przygotowanie do stanowiska władców następnego wieku. W tym życiu mieli oni odegrać jedynie pierwsze akty swej roli w dramacie wieków. Dlatego pan pouczył ich, by ogłaszali zmianę dyspensacji, by zamiast Mojżesza i proroków od tej pory głosili Królestwo Boże, Kościół embrionalny. Rzeczywiście było ono bliskie. Zaczęło się od Jezusa i Jego służby, było kontynuowane przez apostołów w Dniu Zielonych Świąt. Dokonało znacznego postępu w domu Korneliusza, gdy objęło pogan, stale rozwijało się w czasie żydowskiego żniwa. Teraz było otwarte dla każdego, Żyda i Poganina. Przez cały wiek Ewangelii członkowie Gwiezdni, na przykład Waldo, Marsyliusz. Hus, Luther, Zwingli, Cranmer, Wesley i tym podobne ich pomocnicy oraz zwolennicy ogłaszali, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. W ten sposób umożliwiali wchodzenie do embrionalnego Królestwa tym, którzy tego pragnęli, a po wejściu tam cieszenie się szczególną łaską Boga, także gdy Jezus zapewnia nas. Że od czasów Jana Chrzciciela Królestwo Niebieskie cierpi gwałt i że gwałtownicy porywają je, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 12, nie chce, byśmy rozumieli, że mówi o klasie królestwa w stanie panowania nad ziemią, ponieważ wtedy będą oni odziani wszechmocą i nikt nie będzie w stanie im się oprzeć, a cóż dopiero zadawać im gwałt. Nie mówiąc już nic o porywaniu ich. Jak dowodzi doświadczenie klasy królestwa od samego początku, dzieje apostolskie rozdział 14 werset 22, drugi Tymoteusza rozdział 3 werset 12, Jezus odnosi się tutaj raczej do królestwa embrionalnego, wiernych w ich ziemskim życiu, kościoła wojującego cierpiącego w trakcie przygotowywania ich przez posłuszeństwo Słowu i duchowi Boga, wśród prób i ucisków do panowania z Jezusem jako uwielbione Królestwo następnego wieku. To prawda, że Jan-chrzciciel, który ogłaszał zbliżanie się Królestwa, doznał gwałtu, będąc ścięty przez Heroda z powodu Herodiady i Salome. Tamto Królestwo Niebieskie cierpiało gwałt w osobie naszego Pana Jezusa, który za dni swego ciała z pewnością był strasznie prześladowany przez nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Sanhedryn spotęgował tylko to prześladowanie, gdy potępił go, niewinnego, na śmierć na podstawie sfabrykowanego oskarżenia o bluźnierstwo. Postawili go przed Piłatem którego zmusili do wykonania na nim ich wyroku. Najpierw był on okrutnie biczowany, potem ukoronowany cierniami i wyszydzany. Włożono na niego ciężki krzyż, pod ciężarem którego zemdlał, przybito go do krzyża, zadając mu gwałt. W jego twarz rzucano najokropniejsze przekleństwa, obelgi, groźby, bluźnierstwa i podłe oskarżenia, a on Niewinny, znosił to wszystko w duchu cichości, miłości, wierności Bogu. Chociaż gwałtownicy wzięli go siłą i haniebnie go potraktowali, niemniej jednak zachował on wierność do końca. To samo traktowanie spotkało jego naśladowców, w żniwie wieku żydowskiego w podobny sposób cierpieli apostołowie. Począwszy od zielonych świąt, przez pracę nad Korneliuszem i jego rodziną aż do końca żniwa wieku żydowskiego, tych świętych mężów spotykała przemoc, a oni ją znosili. Stosowano wobec nich siłę, gwałt, podłość, okropne pomówienia i posądzenia, w każdy możliwy sposób nacechowane niesprawiedliwością. To samo można powiedzieć o braciach żyjących na przestrzeni całego tego wieku. Traktowanie takie przede wszystkim spotykało członków gwiezdnych, następnie ich specjalnych pomocników, a po trzecie tych, którzy przyjmowali ich poselstwo i uznawali ich za swych wodzów i nauczycieli, gdy byli im posłuszni. Diabeł także wobec nich stosował przemoc i okrutne prześladowania, posługując się władzami cywilnymi, wielkim antychrystem, papiestwem, małym antychrystem, zjednoczonym systemem protestanckiego sekciarstwa, światem i ciałem. W ten sposób lud Boży przez cały wiek spotykał się z gwałtem. Ewangelia Mateusza rozdział szesnasty werset osiemnasty to kolejny odpowiedni werset, a ja ci powiadam, żeś ty jest Piotr, Petros, a na tej opoce, Petra, zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Piotr właśnie wypowiedział opokowe wyznanie, tyś jest Chrystus, on syn Boga żywego, z którego to powodu Jezus nadał mu imię Piotr. Które oznacza kamień, Petra oznacza skałę, a Petros oznacza kamień. Na tej Petra, na tym opokowym wyznaniu wypowiedzianym przez Piotra, Jezus obiecał zbudować swój kościół. Przez cały wiek kościół ten jest prześladowany i cierpi. Jezus zapewnia jednak, że bramy piekielne, piekło, stan śmierci nie przemogą go. Chociaż członkowie Kościoła mieli wejść w stan śmierci, Hadesu, w słusznym czasie w pierwszym zmartwychwstaniu mieli być z niego wyprowadzeni, połączeni ze swym Panem, zjednoczeni z nim, by wraz z nim panować w chwale, czci i nieśmiertelności. Także gdy Jezus zapewniał świętego Piotra, iż tylko jemu da klucze Królestwa Niebieskiego, Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 19. Nie chciał powiedzieć, że w uwielbionym stanie święty Piotr trzyma urząd dopuszczania lub odrzucania ludzi od nieba, ponieważ taką władzę Pan zachowuje dla siebie. Powinniśmy raczej rozumieć, że nasz Pan miał na myśli dwojaki przywilej, jakiego udzielił wyłącznie świętemu Piotrowi. Po pierwsze, przez głoszenie słowa w Dniu Zielonych Świąt władze otworzenia drzwi dla Żydów do przywileju stania się częścią Embrionalnego Królestwa Niebieskiego, Dzieje Apostolski rozdział 2 werset 14. Po drugie, przez głoszenie słowa w Domu Korneliusza władze otworzenia drzwi dla Pogan do przywileju stania się częścią Embrionalnego Królestwa Niebieskiego, Dzieje apostolskie rozdział jedenasty, wersety trzynasty i czternasty rozdział piętnasty, werset siódmy. Gdy apostoł mówił o przenoszeniu przez Boga świętych z ciemności do Królestwa drogiego Syna Bożego, Kolosensów rozdział pierwszy werset trzynasty, nikt z pewnością nie sądził, że w czasie swego ziemskiego życia stanie się uczestnikiem Królestwa chwały. Sam werset bowiem jak również jego kontekst dowodzi, że fragment ten dotyczy cierpiącego stanu ziemskiej pielgrzymki ludu Bożego, a zatem Święty Paweł mówi tutaj o królestwie embrionalnym. Przez cały wiek Ewangelii Bóg przez swego Syna wyzwala klasę Chrystusa spod władzy ciemności, systemu Antychrysta, systemu Szatana systemu małego antychrysta w sekciarskim protestantyzmie oraz władz cywilnych symbolicznego smoka przez cały wiek wyzwala ich w ten sposób i czyni ich swym królestwem, panując nad nim przez swego syna, podał im warunek od którego zależne jest ich rządzenie i panowanie, cierpienie z Chrystusem, z tych samych powodów, w tej samej formie i w tym samym duchu, w tym samym celu, w ten sam sposób cierpienie tak, jak cierpiał nasz Pan Jezus, a wszystko po to, by mogli wielbić Boga, nieba i ziemi. Będąc w ten sposób wiernymi aż do końca, dostępują przywilej upanowania w chwale. Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że ziemska kariera wiernych członków Królestwa Bożego nie miała polegać na panowaniu, lecz na pracy, trudzie, cierpieniu, próbach i prześladowaniach, prowadzących do śmierci. Potwierdzają to doświadczenia wiernych. Tylko ci, którzy wśród tych doświadczeń okazali się wierni aż do śmierci. Mogli odziedziczyć królewskości jako swój dział i rzeczywiście panować w przyszłości nad Ziemią. Przeanalizujmy pokrótce niektóre wersety na ten temat. Wspominaliśmy już Dzieje Apostolskie rozdział 14 werset 22, który to werset uczy, że klasa Kościoła miała wejść do Królestwa Bożego przez wiele ucisków w czasie swej ziemskiej pielgrzymki. Podobnie Drugi Tymoteusza rozdział 3 werset 12 podkreśla, że nie tylko niektórzy, lecz wszyscy wierni mieli cierpieć prześladowania. Bardzo jednoznaczne w tej kwestii jest oświadczenie świętego Pawła z Drugiego Tymoteusza rozdziału 2 wersetów od 10 do 12. Wszystko znoszę dla wybranych. Wierna jest ta mowa, albowiem jeśli z nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy. Umrzeć z Nim oznacza oddać życie tak jak On, jako ofiarę w interesie boskiego planu, w tej samej formie, z tych samych powodów i w tym samym duchu, co prowadzi do osiągnięcia takiego samego chwalebnego celu. Cierpieć z Nim oznacza znosić podobne wyczerpanie fizyczne smutek umysłu i przemoc fizyczną z tych samych powodów dlatego według pisma świętego tylko ci otrzymają przywilej królowania wraz z nim którzy będą wiernie cierpieć aż do śmierci zatem nikt nie mógł królować z nim w czasie ziemskiego życia obietnica korony żywota boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem jest wyraźnie stwierdzona w objawieniu rozdziale drugim wersecie dziesiątym jako zależna od wierności aż do śmierci jako członka ciała Chrystusa. Czytamy tam, nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z Was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci. Adamci i koronę żywota. Tutaj, w księdze objawienia, Pan Jezus zwraca się do drugiego okresu kościoła, okresu Smyrny. Powiada braciom, że Imperium Rzymskie, które tutaj nazywa diabłem, wrzuci niektórych z nich do więzienia, znacznie ograniczy ich działalność i będzie ich prześladować w najbardziej diabelski i okrutny sposób. Kościół Smyrny i Filadelfii to dwa kościoły najbardziej prześladowane przemocą ze wszystkich siedmiu kościołów wieku Ewangelii. Ich dziesięciodniowy ucisk to przede wszystkim dziesięcioletnie prześladowania za czasów Dioklecjana, jednego z najbardziej zdolnych rzymskich cesarzy, lecz jednocześnie jednego z najbardziej zawziętych wrogów Kościoła Ewangelii. Rzeczywiście trapił on ich przez te dziesięć lat, lecz Pan napomina ich tutaj, by pomimo tych okrutnych prześladowań byli wierni aż do śmierci, by dochowali wierności prawdzie, swemu poświęceniu, zarządzeniom prawdy, duchowi prawdy, ludowi prawdy, dziełu prawdy, by byli wierni z każdego punktu widzenia, a wówczas on uzieli im korony żywota. Korona żywota to nieśmiertelność, boska natura, która jest zarówno nieskazitelna, jak i nieśmiertelna. Taką nagrodę Jezus obiecał swemu kościołowi poza zasłoną, jednak pod warunkiem, że okażą się wierni aż do śmierci. Niektórzy z braci w Koryncie, zapominając o tym, zachowywali się tak, jak gdyby nadszedł już czas panowania, Dlatego apostoł karci ich z ironią, mówiąc: Pierwszy Korentów, rozdział 4 werset 8, Bez nas królujecie. Ironia ta została użyta po to, by tym szybciej przywrócić im zdrowe zmysły, w zgodzie z tym, czego nauczało ono cierpieniu Kościoła w obecnym życiu, zanim zgodnie z boskim planem będzie mógł królować. Następnie Zdając sobie sprawę jak bardzo pożądanym był czas królowania w przeciwieństwie do cierpień ziemskiego życia Kościoła, woła, obyście królowali, abyśmy i my z wami razem królowali. Tak więc w wersecie tym apostoł wskazuje, że czasem panowania Królestwa Bożego na ziemi nie jest wiek Ewangelii. Stanie się to w tysiącleciu, gdy cierpienia ziemskiego życia zostaną wchłonięte przez uzyskaną wówczas chwałę, Rzymiany rozdział 8 wersety od 17 do 19. Objawienie rozdział 20 wersety czwarty i szósty. Te wersety, jak i wiele innych, dowodzą, że embrionalne królestwo, Kościół w swym ziemskim życiu, nie będzie panować lecz potwierdzać swą gotowość do królowania w niedalekiej przyszłości, co miało się dokonać przez dochowanie wierności sprawie Pana pomimo niesprzyjających okoliczności, które chętnie przez niego znoszone miały doprowadzić do cierpienia aż do śmierci. Ten fakt, że klasa królestwa w czasie wieku ewangelii miała pozostawać w stanie cierpienia i upokorzenia. Przechodząc przykre doświadczenia w celu przygotowania jej do królowania z Panem w następnym wieku, jest bardzo ważny i stale musi być obecny w umyśle wszystkich wybieranych klas jako pomoc w zachowaniu ich stałości i nieugiętości. Na początku tego wieku wielu w procesie wielkiej apostazji odeszło od pierwotnych praw i praktyk Kościoła właśnie dlatego, że o tym zapomniało. Rozwinęli oni system wielkiego antychrysta, który utrzymywał, że ziemskie życie to czas nawracania przez Kościół świata i panowania nad Ziemią. Ten zasadniczy błąd szeroko otworzył drzwi Kościoła na tysiące fałszywych doktryn i złych praktyk, co doprowadziło do wypaczenia prawdy i sprawiedliwości, jakie dostrzegamy obecnie w wielkim papiestwie. Drugi Tesaloniczan rozdział drugi wersety od 3 do 12 Prawdziwa nadzieja królestwa obejmującego władzę w czasie powrotu pana zawsze utrzymywała kościół w czystości wiary i praktyki. Tak jak utrata tej nadziei i przyjęcie fałszywej nadziei nawrócenia świata i panowania nad rodzajem ludzkim przed powrotem naszego Pana doprowadziła do utraty tej czystości wiary i praktyki oraz wprowadzenia niemal każdego złego słowa i czynu, jakie stały się powszechne w okresie ciemnych wieków. Dobrze zapamiętajmy tę kwestię i za wszelką cenę chrońmy ją przed każdą próbą jej naruszenia, jawną czy skrytą. Królestwo panujące Chociaż z jednej strony musimy podkreślić fakt, że królestwo embrionalne, czyli kościół w ciele nie miał panować w czasie swej ziemskiej kariery, lecz przechodzić szkolenie w celu przygotowania do królowania, i tylko z punktu widzenia przyszłego panowania mógł być nazywany Królestwem Niebieskim jeszcze w trakcie pobytu na Ziemi. To jednak z drugiej strony mocno trzymajmy się myśli, że pewnego dnia klasa królestwa będzie królować na Ziemi, z którego to powodu już w ciele jest ona nazywana Królestwem. Pismo święte nie pozostawia w tej kwestii żadnych wątpliwości. Wykażemy teraz biblijne podstawy tego aspektu królestwa. Gdyby w dniu Zielonych Świąt królestwo zostało ustanowione w królewskiej władzy, jak błędnie utrzymują niektóre z dzieci naszego drogiego niebiańskiego ojca. Często z wielką pewnością siebie, niewłaściwym byłoby już modlenie się przyjść królestwo Twoje. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10. W takim wypadku powinniśmy przestać modlić się o nadejście Królestwa i zamiast tego dziękować Bogu za to, że Królestwo już przyszło i że w wyniku tego jego wola jest pełniona na Ziemi, tak jak w Niebie, co jak wszyscy wiedzą nie jest to obecnie faktem. Tak więc słowa Przyjdź Królestwo Twoje odnoszą się do Chrystusa i Kościoła obejmujących władzę przy Jego Drugim Adwencie. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 31 używa wyrażenia Królestwo Boże w tym samym znaczeniu, ponieważ Jezus mówi nam, że gdy na naszych oczach będziemy widzieć wypełnianie się znaków czasu związanych z Jego Drugim Adwentem, Powinniśmy rozpoznać, że Królestwo Boże jest bliskie, że On i jego wierni niebawem obejmą urząd królów na ziemi. Werset ten nie może się oczywiście odnosić do Królestwa Embrionalnego, ponieważ istnieje ono od Dnia Zielonych Świąt. Gdy Pan zapewniał apostołów, Ewangelia Łukasza, rozdział 22, wersety 29 i 30 że będą dzielić z Nim jego niebiańskie przywileje, jedząc i pijąc przy Jego stole w Królestwie, że będą siedzieć na tronach, panując nad Izraelem. Nie rozumiał przez to z pewnością czynności, którą apostołowie mieli wykonywać w tym życiu, będąc częścią Królestwa Embrionalnego. Zamiast w tym życiu rządzić Izraelem, byli wielce prześladowani przez Żydów i Pogan, i to aż do śmierci. Nie rządzą Izraelem nawet i teraz. Dlatego fragment ten odnosi się do Królestwa Tysiąclecia, Ewangelia Mateusza rozdział 19, werset 28. Drugi Tymoteusza rozdział 4, werset 1 wyraźnie zgadza się z tą samą myślą, Ponieważ tysiącletni dzień Sądu Świata oraz tysiąclecie to ten sam okres, szczegóły na stronach sto i sto Tak więc fragment ten dotyczy Królestwa w chwale panującego nad Ziemią, a nie Królestwa embrionalnego, Kościoła w ciele. Tę samą myśl podają nam nie tylko Pan Jezus i Święty Paweł, lecz także Jakub, Piotr i Jan. Święty Jakub zapewnia nas, Jakuba rozdział drugi, werset piąty, że klasa Kościoła, która w najwyższym stopniu miłuje Boga i ufa mu, jest dziedzicem królestwa. A zatem w wersecie tym o królestwie, przyszłym dziedzictwie, mówi się jako należącym do przyszłości. Dlatego nie może to być królestwo embrionalne, lecz panujące. W drugim piotra rozdziale pierwszym wersetach od 5 do 11 apostoł zapewnia świętych, że jeśli dodadzą do swej wiary cnotę, hart ducha, a do hartu ducha wiedzę, do wiedzy samokontrole, do samokontroli cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności miłość braterską, a do miłości braterskiej łaskę, czyli miłość bezinteresowną, że jeśli te rzeczy będą w nich, to znaczy jeśli będą ich używać, co więcej, jeśli łaski te będą obfitować w nich i w ten sposób kontrolować ich wszystkie pozostałe zalety społeczne, artystyczne i samolubne. Wynikiem będzie pięć rzeczy. Po pierwsze, pewność przynoszenia owoców. Niepróżnymi wystawi was. Po drugie, rzeczywiste owoce, ani niepożytecznymi w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po trzecie, umożliwienie uczynienia swojego powołania i wyboru pewnym, przetoż bracia, raczej się starajcie, o te rzeczy, abyście powołanie i wybranie wasze pewnym uczynili. Po czwarte, zapobiegnięcie ich upadkowi, to czyniąc, Nigdy się nie potkniecie oraz po piąte obfite wejście do Królestwa. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do Wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak więc apostoł odnosi się tutaj do wejścia do Królestwa po drugim Adwencie Chrystusa, a nie do embrionalnego królestwa w którym święci w okresie wieku Ewangelii otrzymują sposobność uczynienia swojego powołania i wyboru pewnym w celu osiągnięcia królestwa w chwale. Także w objawieniu rozdziale drugim wersetach 26 i 27, rozdziale trzecim wersecie 21, rozdziale piątym wersecie 10 czytamy, jak przez apostoła Jana Jezus mówi o królestwie w znaczeniu panowania nad Ziemią po opuszczeniu świata przez wszystkich wiernych. Wszystkie te wersety dowodzą bowiem, że ci, którzy mają królować z Panem, najpierw muszą okazać się zwycięzcami, co w żadnym wypadku nie kończy się przed śmiercią. Objawienie rozdział drugi werset dziesiąty. A zatem fragmenty te dotyczą czasu panowania następującego po wyzwoleniu ostatniego członka Kościoła. Jednoznaczny jest tekst objawienia rozdziału dwudziestej wersety 4 i szósty jako dowód tego, iż panowanie to wciąż należy do przyszłości, wykazuje on bowiem, iż jest to przywilej tylko tych, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu

Stary Testament ma w tej sprawie dużo do powiedzenia i na wiele sposobów potwierdza, że Królestwo Boże następuje po powrocie naszego Pana. Zatem wersety te nie mogą odnosić się do Królestwa Embrionalnego, muszą dotyczyć Królestwa Mocy i Chwały Panującego nad Ziemią. Proponujemy.

Rozdział trzydziesty piąty, wersety od pierwszego do dziesiątego. Rozdział sześćdziesiąty, wersety od drugiego do dwudziestego drugiego. Rozdział sześćdziesiąty pierwszy, wersety od czwartego do jedenastego. Rozdział sześćdziesiąty drugi, wersety od pierwszego do dwunastego. Rozdział sześćdziesiąty piąty, wersety od siedemnastego do dwudziestego piątego.

Sofoniasza rozdział trzeci wersety ósmy i dziewiąty, Aggeusza rozdział drugi wersety od szóstego do dziewiątego, Zachariasza rozdział ósmy wersety od dwudziestego do dwudziestego trzeciego, Malachiasza rozdział czwarty wersety od pierwszego do trzeciego. Na podstawie omówionych wyżej fragmentów widzimy, iż Biblia traktuje o klasie królestwa z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, embrionalnego królestwa, kościoła w ciele przygotowywanego do królowania w następnym wieku oraz po drugie, narodzonego królestwa, kościoła w wielkiej mocy i chwale panującego na ziemi po powrocie Chrystusa. Wielokrotnie używaliśmy wyrażenia embrionalne królestwo Boże na określenie kościoła w czasie pobytu w ciele. Na miejscu będzie wspomnieć tutaj. Że wyrażenie Królestwo Boże jest niekiedy używane w odniesieniu do typicznego Królestwa Bożego, Cielesnego Izraela, ponieważ Izrael Cielesny był typem Kościoła, prawdziwego Królestwa Bożego, Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 12, pierwsza kronik rozdział 17 werset 14, rozdział 28 werset 5, druga kronik rozdział 13 werset 8. Wyrażenie to jest także używane w odniesieniu do nominalnego duchowego Izraela jako nominalnego Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 31 do 33. Tworzenie Królestwa. Lepiej zrozumiemy, nasz temat, jeśli rozważymy tworzenie Królestwa Bożego. Z punktu widzenia pisma świętego. Królestwo miało się zaczynać od spłodzenia z ducha poszczególnych członków. Ewangelia Jana rozdział pierwszy wersety dwunasty i trzynasty, rozdział trzeci werset trzeci, pierwszy Korentów rozdział czwarty werset piętnasty, Filemona rozdział pierwszy werset dziesiąty, Jakuba rozdział pierwszy werset osiemnasty, pierwszy Piotra rozdział pierwszy wersety trzeci i dwudziesty trzeci, Pierwszy Jana rozdział 5 werset 1. To spłodzenie czyniło ich embrionalnymi nowymi stworzeniami, Drugi Korentów rozdział 5 werset 17, Galatów rozdział 6 werset 15, Efezów rozdział 2 werset 10, rozdział 4 werset 24, Kolosensów rozdział 3 werset 10. Później każdy z nich miał być ożywiany jako embrion, zarodek. Efezów, rozdział 2, wersety 1 i 5, Kolosensów, rozdział 2, werset 13. Jeszcze później w swym embrionalnym stanie musieli zacząć wzrastać własce i znajomości. 2 Piotra, rozdział 3, werset 18, Efezów, rozdział 4, werset 15. 1 Piotra rozdział 2 werset 2. Następnie musiało rozpocząć się wzmacnianie tych zarodków w każdym dobrym słowie i czynie. Efezów rozdział 3 werset 16, rozdział 6 wersety od 10 do 17, Kolosensów rozdział 1 werset 11, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 1. Gdy wzmacnianie własce i znajomości było już w pewnym stopniu zaawansowane, te nowe stworzenia musiały rozwinąć się jeszcze bardziej jako zarodki przez wzajemne równoważenie różnych elementów Chrystusowego charakteru. Drugi Tesaloniczany rozdział drugi, Werset 17, rozdział trzeci, Werset 3, Pierwszy Tesaloniczany rozdział trzeci, Wersety 12 i 13. Jakuba rozdział 5 werset 8, Drugi Piotra rozdział 1 werset 12. Ich pełny rozwój jako embrionów miał być zakończony doskonaleniem ich charakterów, co realnie upodabniało ich do obrazu Chrystusa, Rzymian rozdział 8 werset 29, Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 40, Efezów rozdział 4 werset 12. Żydów rozdział 13, wersety 20 i 21. Pierwszy Piotra rozdział 5, werset 10. Miało to przygotować ich jako embriony na narodzenie z ducha, którego mieli dostąpić przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu, przez co ich udziałem miała stać się boska natura, uzyskanie nieśmiertelności. Ewangelia Jana rozdział trzeci wersety od piątego do ósmego. Kolosensów rozdział pierwszy werset osiemnasty. Objawienie rozdział pierwszy werset piąty. Pierwszy Korentów rozdział piętnasty wersety dwudziesty i dwudziesty trzeci. Jakuba rozdział pierwszy werset osiemnasty. Drugi Piotra rozdział pierwszy werset czwarty. I Koryntów, rozdział 15, wersety 50 i od 52 do 54. Tak więc, pismo święte podaje siedem etapów, które towarzyszyły tworzeniu klasy królestwa. Wszyscy, którzy okazali się wierni, przeszli przez tych siedem procesów, poczynając od spłodzenia z ducha, a skończywszy na narodzeniu z ducha. Stanowiących twórcze akty, poprzez które Bóg realizuje stwarzanie nowego rzędu istot, i to na boskim poziomie istnienia. To nowe stworzenie składa się z Jezusa i wszystkich członków Jego ciała. Środki, jakich Bóg używa do tworzenia nowego stworzenia, to Jego duch. 1 Piotra, rozdział pierwszy werset dwudziesty

Żydów rozdział 12 wersety od piątego do trzynastego. Pismo Święte uczy, że każdy członek klasy królestwa miał mieć swój udział w tym procesie twórczym. Polegało to na, po pierwsze, poświęceniu się Bogu przez stanie się martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga, Żymian rozdział 12 werset pierwszy, Kolosensów rozdział trzeci werset trzeci tak by mógł otrzymać spłodzenie, oraz, po drugie, po spłodzeniu, na pozostawaniu w różnych doświadczeniach martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga. Rzymiany rozdział dwunasty werset drugi, rozdział szósty wersety od drugiego do 11. Kolosensów rozdział trzeci wersety pierwszy i drugi. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy wersety od czternastego do szesnastego, rozdział drugi werset jedenasty, rozdział czwarty wersety od pierwszego do trzeciego. W przypadku tych, którzy okazali się wierni jako członkowie jego ciała, z łaski Bożej prowadziło to do narodzenia z ducha w pierwszym zmartwychwstaniu. Temat powstawania nowego stworzenia Biblii nie jest przedstawiany pod figurą kształtowania się istoty ludzkiej. Zgodnie z tą figurą Bóg jest przedstawiany jako Ojciec, spładzający nowe stworzenie jako swoje dzieci. Jakuba, rozdział pierwszy, werset 18. Przymierze Sary jest w tej figurze przedstawiany jako ich matka, w której łonie, obietnicach, Odbywa się ich spładzanie, ożywianie, rozwijanie, wzmacnianie, równoważenie i doskonalenie jako embrionalnych nowych stworzeń. Rzymian rozdział 9 wersety od 7 do 9. Galatów rozdział 4 wersety od 22 do 31. W końcu są oni przedstawiani w tej figurze jako zrodzeni z tej matki w pierwszym zmartwychwstaniu. Kolosensów rozdział pierwszy werset 18. objawienie rozdział pierwszy werset 5, Ewangelia Jana rozdział trzeci wersety od 5 do ósmego. Nasi tłumacze zaciemnili nieco temat spłodzenia i narodzenia z ducha przez tłumaczenie greckiego słowa, gennao które oznacza spładzać, gdy mowa o mężczyźnie, Ewangelia Mateusza rozdział pierwszy wersety od drugiego do szesnastego, oraz rodzić, gdy mowa o kobiecie, Ewangelia Mateusza rozdział pierwszy werset szesnasty, rozdział drugi wersety pierwszy i czwarty, angielskim słowem rodzić, podczas gdy powinno być ono tłumaczone angielskim słowem spładzać. Gdy mowa o mężczyźnie, na przykład Ewangelia Jana rozdział pierwszy werset trzynasty, rozdział trzeci werset trzeci, pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset dwudziesty trzeci, pierwszy Jana rozdział trzeci werset dziewiąty. Niekiedy właściwie oddają słowo genna o czasownikiem rodzić, gdy mowa o zmartwychwstaniu. Ewangelia Jana, rozdział trzeci wersety od 5 do 8. Takie samo zaciemnianie tematu z powodu błędnego tłumaczenia ma miejsce w przypadku greckiego słowa prototokos, ponieważ dwa odniesienia do zmartwychwstania Jezusa, Kolosensów, rozdział pierwszy werset 18, objawienie rozdział pierwszy werset 5 dotyczą tego samego wydarzenia. Oczywiste jest, że greckie słowo prototokos zarówno w objawieniu rozdziale pierwszym wersecie piątym, jak i kolosensów rozdziale pierwszym wersecie osiemnastym powinno być oddane jako pierworodne. Amerykański przekład poprawiony, emfatyczny diaglot oraz inne autorytety w obydwu wersetach oddają je jako pierworodne. Niejasności związane z tymi dwoma greckimi słowami znikną. Jeśli będziemy pamiętać, że Boska Natura zaczyna się od spłodzenia z ducha, które następuje w czasie przyjęcia przez Boga poświęcenia danej jednostki, a w przypadku każdej jednostki, która okazała się wierna jako członek ciała Chrystusowego, kończy się narodzeniem z ducha w pierwszym, głównym, zmartwychwstaniu. Ci, którzy dostępują narodzenia z ducha, Stają się istotami duchowymi. Jezus stwierdza to w Ewangelii Jana rozdziale trzecim wersecie szóstym, co się narodziło z ciała, ciałem jest ludzką istotą, a co się narodziło z ducha, duchem jest duchową istotą. Święty Paweł podobnie zapewnia nas, że ludzkie istoty, ciało i krew, jako takie nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, Pierwszy Koryntów rozdział 15, werset 50. Uczy zatem, że święci są przemieniani z ludzkiej natury, którą dziedziczą od Adama. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 2, werset 7. Pierwszy Koryntów rozdział 15, wersety od 45 do 49. Dowód mieści się w pierwszym zdaniu każdego z tych pięciu ostatnich wersetów do boskiej natury, jaką posiada Bóg i nasz Pan Jezus, przez uzyskanie boskich, nieśmiertelnych ciał. Pierwszy Korentów, rozdział 15, wersety od 42 do 44, wersety od 45 do 49. Dowód mieści się w ostatnim zdaniu każdego z tych pięciu ostatnich wersetów. Wersety od pięćdziesiątego pierwszego do pięćdziesiątego czwartego. Drugi Piotra rozdział pierwszy werset czwarty. Drugi Koryntów od rozdziału czwartego wersetu szesnastego do rozdziału piątego wersetu czwartego. Filipensów rozdział trzeci wersety dwudziesty i dwudziesty pierwszy. Kolosensów rozdział trzeci werset czwarty. Pierwszy Jana rozdział trzeci werset drugi. W ten sposób w pierwszym z martwych dostępują narodzenia z ducha, już nie w ludzkich ciałach, lecz duchowych i to w najwyższej z istniejących natur, boskiej. A zatem, gdy wierni będą królować na ziemi, będą istotami boskimi, takimi jak nasz niebiański Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus to wielkie zbawienie do boskiej natury nie było znane przed przyjściem naszego Pana który wywiódł je na jaśnie 2 Tymoteusza rozdział 1 wersety 9 i 10 Żydów rozdział 2 wersety 3 i 4 pierwszy Piotra rozdział 1 wersety od 10 do 12 Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 16 dla Nikodema była to całkowicie nowa i niesłychana rzecz, której nie potrafił zrozumieć. Ewangelia Jana, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do trzynastego. Jest to jednak chwalebna nadzieja, jaką w okresie wieku Ewangelii Bóg przedstawił powołanym według postanowienia Bożego, Rzymiany, rozdział ósmy, werset dwudziesty ósmy, rozdział drugi, werset siódmy drugi Tymoteusza rozdział pierwszy wersety 9 i 10, Kolosensów rozdział pierwszy wersety od dwudziestego do 27, siódmego, Piotra rozdział pierwszy wersety 3 i czwarty. Niewidzialność Królestwa Fakt, że członkowie klasy Królestwa stają się istotami duchowymi oraz dodatkowy fakt że stają się istotami duchowymi w najwyższej z duchowych natur, w naturze boskiej, dowodzą, iż w czasie panowania nad Ziemią klasa królestwa będzie niewidzialna. Wiemy, że Aniołowie są duchami, że duch rozdział pierwszy werset siódmy i że jako tacy są niewidzialni, ponieważ nasi Aniołowie, stróże, znajdują się wokół nas lecz my naszym cielesnym wzrokiem nie jesteśmy w stanie dostrzec ich ciał. Żydów rozdział pierwszy werset 14, Ewangelia Mateusza rozdział 18, werset 10, psalm 34, werset 8, psalm 91, wersety 11 i 12. Jedyny sposób, w jaki mogą okazać się naszym fizycznym oczom, to stworzenie przez nich naturalnych ciał i ukazanie się w nich nam, jak czynili to wobec różnych jednostek w czasie objawiania Słowa Bożego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział osiemnasty wersety od pierwszego do ósmego, rozdział dziewiętnasty wersety od pierwszego do trzeciego, dziesiąty, dwunasty, piętnasty i 16 Żydów rozdział trzynasty werset drugi, Jozłego rozdział 5 wersety od 13 do 15. Sędziów rozdział 6 wersety od 11 do 22. Rozdział 13 wersety od 3 do 21. Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety od 11 do 20 i od 26 do 38. Rozdział 2 wersety od 9 do 15. Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety od 2 do 7, Dzieje Apostolski rozdział 12 wersety od 7 do 10 i tak dalej. Jednak w każdym takim przypadku ciała, które były widziane, nie były duchowymi ciałami aniołów, lecz tymi, które oni materializowali. Możemy być pewni, że jeśli ciała istot duchowych niższego rzędu, jak na przykład ciała aniołów, są dla nas niewidzialne, to ciała duchowych istot najwyższego rzędu, istot boskich, także muszą być niewidzialne. Dlatego żadna ludzka istota nigdy nie widziała ciała Boga. Ewangelia Jana rozdział pierwszy werset 18, rozdział piąty werset 37. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset 17. Kolosensów rozdział pierwszy werset 15. Żaden człowiek nie może też zobaczyć obecnego ciała Chrystusa, które jest ciałem boskim. Pierwszy Tymoteusza rozdział szósty werset 16. Porównując tych, którzy mieli się narodzić z ducha do wiatru, Jezus powiedział Nikodemowi: iż będą oni niewidzialni, tak jak wiatr przychodzi i odchodzi w sposób niewidzialny dla nas, a my wiemy o jego obecności nie dzięki naszemu wzrokowi, lecz dzięki innym zmysłom oraz na podstawie jego widocznych skutków. Dlatego nasz Pan powiedział, że takimi są też wszyscy narodzeni z ducha. Ewangelia Jana rozdział trzeci werset ósmy. Podobnie mówił do Faryzeuszy, że gdy klasa królestwa rozpocznie panowanie nad ziemią, będzie niewidzialna. Powiedział bowiem, że królestwo nie przyjdzie z postrzeżeniem, z zewnętrzną manifestacją, widzialnie. Nikt też nie będzie mógł pokazać tych władców innym ludziom, mówiąc: Oto tu, albo oto tam, ponieważ będą oni niewidzialni wewnątrz was. Dosłownie, pośród Was, Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety 20 i 21. Tak więc żadna ludzka istota nigdy nie będzie w stanie ujrzeć klasy Królestwa, która, uwielbiona jako istoty duchowe w boskiej naturze, jest całkowicie niewidzialna, tak jak niewidzialni są aniołowie Boga. Lecz ktoś może zapytać o to Królestwo. Jak możliwe jest coś takiego jak niewidzialni władcy? Odpowiadamy. Obecnie istnieje niewidzialne królestwo panujące nad tym światem, szatan i jego aniołowie. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety od 24 do 28. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wersety od 5 do 7. Ewangelia Jana, rozdział czternasty, werset trzydziesty, rozdział szesnasty, werset jedenasty, drugi Koryntów, rozdział czwarty, werset czwarty, Efezów, rozdział drugi, werset drugi, rozdział szósty, wersety jedenasty i dwunasty. Nie tylko z Biblii. Lecz także z uczynków Imperium Świata wiemy, że królestwem panującym w obecnym złym świecie jest Szatan i jego aniołowie, Kolosensów rozdział pierwszy werset trzynasty, Galatów rozdział pierwszy werset czwarty. Jego poddani to ogół ludzkości, który kontroluje on politycznie przez władców politycznych, społecznie przez władców społecznych i finansowo przez trusty, korporacje, fuzje i tym podobne. Panuje nad nimi despotycznie jako tyran, jako wykonawca boskiego wyroku, nie w tym znaczeniu, że Bóg wyznaczył go na władcę, lecz przez uzurpację władzy, którą zdobył przez uzurpację, używa w sposób niewidzialny. Jedynie ze skutków jego panowania możemy dowiedzieć się, co robi. Wiemy, że bezlitośnie niszczy władców politycznych, społecznych i finansowych, trusty, korporacje, fuzje i im podobne, gdy nie służą już one jego celom. Nie czyni tego jednak przez stanie się widzialnym, lecz przez czyny widziane wśród ludzkich synów. Z tego powodu niewidzialne Imperium Szatana, w którym przez uzurpację panuje on nad ludzkimi dziećmi w czasie klątwy, a zwłaszcza w drugim złym świecie, od potopu aż do drugiego adwentu Chrystusa, w swej niewidzialności ilustruje, jakim będzie w czasie panowania nad Ziemią Królestwo Boże. Chrystus głowa i ciało będzie obecny. Lecz niewidzialne w swej boskiej naturze, posiadający nieśmiertelność i nieskazitelność. Nie będą oni widziani przez ludzkie dzieci, ani przed tysiącleciem, ani w czasie tysiąclecia, ani nigdy później, tak jak Jezus stwierdza to o sobie w Ewangelii Jana rozdziale czternastym wersecie dziewiętnastym, jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Nie jest zatem czymś niemożliwym czy nieprawdopodobnym, by Królestwo Boże, Jezus i Kościół w czasie panowania nad Ziemią było niewidzialne. Pomocnikami Jezusa i maluczkiego statka, małżonki baranka, w duchowej, Niewidzialnej fazie Królestwa będzie Wielka Kompania, opisana w Objawieniu rozdziale 7 wersetach od 9 do 17 i rozdziale dziewiętnastym wersetach od 1 do 9. Klasa ta składa się z tych, którzy byli powołani na członków Oblubienicy Chrystusa, lecz którzy w mniejszym lub większym stopniu odpadli od nagrody wysokiego powołania. Otrzymują jednak nagrodę za swą częściową wierność w formie zaproszenia na wieczerze wesela barankowego. Objawienie rozdział 19 werset 9. Nie należą oni do świata, który otrzyma życie jako dzieci drugiego Adama i drugie Ewy w tysiącletnim dniu sądu, czasie restytucji, dniu odrodzenia, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28, ponieważ będą obecni na wieczerzy Wesela, przed spłodzeniem i narodzeniem ludzkości w jej odrodzeniu do życia. Należą oni do zbawienia wieku Ewangelii, usprawiedliwienia z wiary, a niedoskonałość ich ciała jest okrywana szatą sprawiedliwości Chrystusa którą przez swą niedbałość pozwolili zbrukać i pobrudzić przez kalanie się ze światem i tym podobne i którą jako klasa omywają w czasie wielkiego ucisku Objawienie rozdział 7 werset 14 Nie otrzymują miejsca na tronie lecz przed nim werset 15 jako antytypiczni lewici którzy nie mają dziedzictwa w ziemi Piąta Mojżeszowa rozdział 18 wersety 1 i drugi, I szlachta, a więc nie należący do klasy restytucyjnej, pokazanej w dwunastu pokoleniach Izraela z wyłączeniem lewitów. Wielka kompania jako antytypiczni lewici ma służyć Bogu we dnie i w nocy w kościele Jego. Werset 15 Mieszczą się oni w nasieniu Abrahama wśród gwiazd na niebie z powodu swej ogromnej liczby, pierwsza Mojżeszowa rozdział 15 werset 5, rozdział 22 werset 17, jako część duchowej fazy Królestwa, która będzie niewidzialna dla ludzkości. Więcej szczegółów na temat tej klasy w rozdziale drugim. Ziemscy Przedstawiciele Królestwa Chociaż właściwa klasa Królestwa, Jezus i Kościół, w czasie swego panowania będzie niewidzialna dla ludzkości, w sposób widzialny będzie reprezentowana na całej Ziemi przez pewne istoty ludzkie, starożytnych, godnych i młodocianych, godnych, tak jak szatan i jego aniołowie, w czasie swego panowania są w sposób widzialny reprezentowani przez pewne istoty ludzkie. Takie jak uciskający władcy, fałszywi nauczyciele religijni oraz drapieżni arystokraci, którzy w wyniku szatańskiego zwodzenia w mniejszym lub większym stopniu twierdzili, iż władzę swą sprawują z Bożej Łaski. Szatan manipulował takimi osobami za pomocą ich samolubnych i grzesznych pragnień, oraz z błędów i ignorancji, by czynili to, co chciał, aby czynili przez czynienie tego korzystnym dla nich, powstrzymując ich jednocześnie od czynienia tego czego on nie chciał, czyniąc to katastrofalnym dla nich. W ten sposób kontrolował ich przez samolubstwo, ignorancję, błąd i zło, dlatego są oni odpowiednimi przedstawicielami jego królestwa. Jednak starożytni i młodociani godni przed objęciem urzędu widzialnych przedstawicieli Królestwa Niebieskiego panującego na ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 13 wersety 14 i 15, dzieje apostolski rozdział 7 werset 5, Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40. Przez wierność w czasie próby w tym życiu dowiodą swej lojalności wobec prawdy i sprawiedliwości. Dlatego będą odpowiednimi i pewnymi przedstawicielami niewidzialnych władców następnego wieku. Będą książętami, nie królami, którzy będą panować w sądzie, prawdzie i sprawiedliwości, Izajasza rozdział 32 drugi, werset pierwszy. Starożytni godni będą książętami, nie królami, na całej ziemi. W Psalm 45, werset 17. A za pomocników będą mieli młodocianych godnych i oela rozdział 2, werset 28. Dostąpią lepszego z martwych wstania niż świat Żydów, rozdział 11, werset 35. Lepszego dlatego, że na początku panowania Chrystusa zostaną obudzeni jako doskonali. Ci starożytni i młodociani godni będą pod zwierzchnictwem Chrystusa drugorzędnymi władcami. Natomiast świat nie tylko w ogóle nie będzie wówczas rządził, lecz będzie poddany godnym, stopniowo osiągając w czasie tysiąclecia doskonałość, a przy jego końcu dochodząc do pełnej doskonałości. Starożytni i młodociani godni będą stać przed światem jako jego widzialni władcy i jako tacy będą uznawani przez posłuszny świat. Wszystko to czyni ich zmartwychwstanie lepszym od zmartwychwstania świata. Dwie fazy królestwa. Na podstawie faktu że Jezus i jego wierni będą w tysiącleciu niewidzialnymi królami, wspomaganymi w fazie duchowej przez Wielką Kompanię jako drugorzędną i niewidzialną szlachtę oraz na podstawie faktu, że starożytni i młodociani godni będą widzialnymi przedstawicielami tego niewidzialnego królestwa. Możemy mówić o Królestwie Bożym w dwóch fazach. Fazie niewidzialnej, niebiańskiej, oraz fazie widzialnej, ziemskiej. Jezus i wierny Kościół, wspierani przez niewidzialną wielką kompanię, będą stanowić jego fazę niewidzialną, niebiańską, natomiast starożytni godni, wspierani przez młodocianych godnych będą stanowić jego fazę widzialną, ziemską. O tych dwóch fazach Królestwa Pismo Święte często mówi jako o różnych i odrębnych, jak dowiodą tego następujące wersety. Czasami te dwie fazy Królestwa są kolejno pokazane w Syjonie i Jeruzalem, tak jak u Izajasza w rozdziale drugim wersecie trzecim, i pójdzie wiele ludzi, mówiąc, wielu ludzi z narodów ziemi. Którzy jako narody w wieku tysiąclecia uznają, że nad Ziemią panuje Chrystus i Kościół, powszechnie będą mówić do siebie, pójdźcie, a wstąpmy na górę, Królestwo. Pańską, Królestwem Boga jest Chrystus i Kościół, do domu Boga Jakubowego, Chrystusa głowy i ciała jako przedstawicieli cielesnego Izraela, który jest tutaj pokazany w Jakubie, będzie nas uczył dróg swoich, instruował o jego doktrynach, przepisach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach, historiach i typach, wszystkim, co wówczas będzie konieczne do poznania i, będą się wzajemnie zachęcali myślą, będziemy chodzili ścieżkami jego, będziemy przestrzegać jego wszystkich wskazówek, albowiem z syjonu wyjdzie zakon. Syjon to Chrystus i Kościół, dział wykonawczy niewidzialnej, lecz potężnej rządzącej władzy królestwa, a słowo Pańskie z Jeruzalemu, będą nim starożytni i młodociani godni jako widzialna faza królestwa. Izajasza rozdział 62 wersety 1 i 2 także mówi o dwóch fazach. Dla Syjonu milczeć nie będę. A dla Jeruzalemu nie uspokoje się, dokąd sprawiedliwość jego nie wynijdzie jako jasność, a zbawienie jego jako pochodnia go rzeć nie będzie. I oglądają narody sprawiedliwość Twoją, i wszyscy królowie chwałę Twoją i nazwą Cię imieniem nowym, które usta Pańskie mianować będą. Mówcą jest tutaj Jehowa. Przez Syjon ma na myśli Chrystusa i Kościół w pewnym sensie łącznie z wielką kompanią, jako ich towarzyszami w niewidzialnej fazie królestwa. Z ich powodu Bóg nie będzie milczeć, to znaczy nie pozostanie nieaktywne, a z powodu Jeruzalemu, chodzi tutaj o widzialną fazę królestwa, starożytnych i młodocianych godnych, nie uspokoi się, to znaczy nie przestanie robić tego, co postanowił. Dopóki jego sprawiedliwość nie wynijdzie jako jasność, to znaczy dopóki sprawiedliwość, jaką Chrystus i Kościół zaprowadzą wśród ludzkich dzieci, nie stanie się tak jasna i klarowna, że nikt nie zbłądzi na jej punkcie, lecz będzie widział ją jako coś całkowicie słusznego i w pełni zrozumiałego, a zbawienia jego nie zapłonie niczym pochodnia tą pochodnią jest Słowo Boże, rzeczy zapisane w tym Słowie, szczególnie pisma proroków Starego Testamentu łącznie z Mojżeszem, wraz z pismami członków gwiezdnych, wspomagającymi ich zrozumienie, staną się wówczas jak płonąca pochodnia i oglądają narody sprawiedliwość Twoją, narody, wśród których znajdować się będą odstępczy Żydzi. Ci, którzy porzucili Mojżesza i Proroków, oraz odrzucili Chrystusa i Kościół w wieku Ewangelii, oczami swego umysłu zobaczą sprawiedliwość Chrystusa i Kościoła, i wszyscy królowie, zobaczą, chwałę Twoją. Ci, którzy zostaną uznani za godnych i nagrodzeni wiecznym życiem na Ziemi, ujrzą chwałę Chrystusa i Kościoła. Odbicie tej chwały będą również widzieć w fazie widzialnej, starożytnych i młodocianych godnych i nazwą Cię imieniem nowym. Chrystus i Kościół otrzymają nowy urząd, nowe stanowisko, nową władzę, nowe prerogatywy urzędowe, które usta pańskie to jest Biblia, która jest ustami Boga, przez które przemówi on do ludzkich dzieci. Pisma członków gwiezdnych będą pomagać im w interpretacji tej księgi, Biblii, ust pańskich, mianować będą, opiszą. I o rozdział drugi werset trzydziesty drugi to kolejny odpowiedni fragment, potwierdzający istnienie dwóch as królestwa, stanie się, że ktokolwiek wzywałby imienia pańskiego, Jehowy, który wówczas będzie działał przez Chrystusa i Kościół jako niewidzialną fazę królestwa, przy współpracy niższej i zależnej od nich wielkiej kompanii wybawiony będzie, bo na górze Syjon, Duchowej Fazie Królestwa, i w Jeruzalemie, Ziemskiej fazie Królestwa, starożytnych i młodocianych godnych, będzie wybawienie w obydwóch tych klasach. Niebiańskiej i ziemskiej fazie królestwa, będzie wybawienie dla ludzi, wybawienie od klątwy adamowej, wybawienie od dodatkowego przekleństwa zakonu mojżeszowego na Żydów, wybawienie od przekleństwa, jakie ściągnęli na siebie Żydzi, gdy mówili, krew jego na nas i na nasze dzieci, wybawienie od szatana, wybawienie od wszystkiego, co cechowało i stanowiło skutki jego panowania, władzy i mocy wśród ludzi, jako rzekł Pan, ponieważ Bóg prorokował o tym w Starym Testamencie przez Mojżesza, przez proroków, czterech głównych i dwunastu mniejszych, oraz przez prorocze księgi, takie jak Jozuego, Ród, pierwsza i druga i królewska, pierwsza i druga i kronik, jak również przez inne odpowiednie teksty, to jest w ostatkach, które Pan powoła. Ostatkami są przede wszystkim Chrystus i Kościół, a drugorzędnie ich ziemscy przedstawiciele, starożytni i młodociani godni. Przez nich Bóg sprawi wyzwolenie wszystkim posłusznym, będą bowiem musieli być posłuszni, by dostąpić takiego wyzwolenia. Ci, którzy nie będą chcieli być posłuszni, nie dostąpią go. Widzimy więc, że w tych wszystkich trzech wersetach dwie fazy królestwa pokazane są kolejno przez Syjon i Jeruzalem. Jak się przekonamy, inne miejsca pokazują te dwie fazy w inny sposób. Jednym z takich fragmentów jest Psalm 107 werset 32, Niech go. Boga, wywyższają w zgromadzeniu ludu, a w Radzie Starców niechaj go chwalą. Zgromadzenie ludu to przede wszystkim maluczkie statko, a drugorzędnie współpracujący z nim bracia z Wielkiej Kompanii. Rada Starców to starożytni i młodociani godni, którzy będą ziemską fazą Królestwa Bożego. Te dwie fazy Królestwa, Niebiańska, Chrystus i Kościół. Niewidzialni i nieśmiertelni. Na wieki posiadający nieśmiertelność i nieskazitelność jako swój dział. Wielka kompania. Posiadająca nieskazitelność, lecz nie nieśmiertelność i współpracująca z nimi. Oraz faza ziemska. Starożytni i młodociani godni. Współpracujący z niewidzialną fazą królestwa. Będą realizować boski plan przewidziany na ten czas i sprawią, że chwała, cześć, uwielbienie, majestat, miłość i posłuszeństwo przez całą wieczność oddawane będą Bogu w doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Dokonają tego wiernych. Izajasza rozdział 32, werset pierwszy to kolejny stosowny fragment. Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. Królem jest tutaj Chrystus, Jezus i Kościół jako Jego ciało. Jako niebiańska faza Królestwa będą oni panować w sprawiedliwości. Wszystko, co będą czynić, będzie pozostawać w harmonii z zasadami prawa, z mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością Boga. Które w cudowny sposób będą oni przejawiać we wszystkich swych czynach i w całym działaniu. Książęta w sądzie panować będą, to jest starożytni i młodociani godni będą w harmonii z naukami, jakie wówczas poda wielki króle. Będą sprawować władzę jako widzialni przedstawiciele niewidzialnego Chrystusa i Kościoła oraz ich pomocników, Wielkiej Kompanii, w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 22 wersetach 17 i 18 znajdujemy kolejny fragment, który mówi nam o dwóch fazach królestwa. Przedstawiony jest tutaj nam Boskie przymierze potwierdzone przysięgą, przez siebie samego przysiągłem. Błogosławiąc błogosławić Ci będę, w ten sposób Abraham, jako ojciec wiernych przymierzu Abrahamowemu. Staje się przedstawicielem Boga, dawcy przymierza Abrahamowego, który związany jest nie tylko swą obietnicą, lecz także swą przysięgą, a rozmnażając rozmnoże nasienie Twoje jak gwiazdy niebieskie. Gwiazdy niebieskie reprezentują niewidzialną fazę Królestwa, niebiańską część tego Królestwa, to znaczy przede wszystkim maluczkie statko z Jezusem jako głową. Ma drugorzędnie wielką kompanię jako ich towarzyszy. I jak piasek, który jest na brzegu morskim, przedstawia to ziemską fazę królestwa, ponieważ piasek morski jest czymś ziemskim, a odziedziczy nasienie twoje bramy, nieprzyjaciół swoich. To nasienie, Jezus i Kościół, pokona swych wszystkich nieprzyjaciół, szatana, świat i ciało pokona tych, którzy sprzeciwiali się im zarówno w czasie wieku Ewangelii, jak i w czasie wieku żydowskiego. Posiądą, odziedziczą bramy nieprzyjaciół swoich w tym znaczeniu, że pokonają swych wrogów i błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. Wszystkie narody Ziemi w odpowiednim czasie będą błogosławione przez Chrystusa i Kościół, będą błogosławione na tyle, na ile okażą posłuszeństwo Królestwu. Niektórzy będą posłuszni w wierności i lojalności, inni nie okażą tego, ale wszyscy otrzymają przynajmniej częściowe błogosławieństwo, błogosławieństwo obudzenia z adamowej śmierci. Błogosławieństwo oświecenia, sposobność uzyskania wiecznego życia, znalezienia się w warunkach sprzyjających sprawiedliwości, a następnie, w tych błogich warunkach ich otaczających, sposobność zademonstrowania swej wierności Bogu. Niektórzy będą wierni w najwyższym stopniu, pomimo wszelkich pokus i wysiłków doprowadzenia ich do upadku czy to ze strony szatana, czy też tych, którzy powstaną przeciwko nim w małym okresie, pod koniec wieku tysiąclecia. Tacy wierni przejdą do wiecznego życia, na zawsze ciesząc się błogosławieństwami restytucji. Tak więc fragment ten opisuje nie tylko obydwie fazy królestwa, lecz także dzieło błogosławienia wszystkich narodów Ziemi, co nastąpi w tysiącleciu. Ziemska widzialna faza królestwa. Po podaniu pewnych szczegółowych dowodów na to, że Jezus i Kościół wraz z wielką kompanią jako ich pomocnikami, główna faza królestwa, będą niebiańscy i niewidzialni, oraz po podaniu pewnych ogólnych dowodów wskazujących na dwie fazy królestwa, przechodzimy obecnie do niektórych szczegółowych dowodów na to, że drugorzędna faza królestwa, starożytni i młodociani godni, nie będzie niebiańska i niewidzialna, lecz ziemska, a więc widzialna? Rozpoczynamy od Ewangelii Jana rozdziału trzeciego wersetu trzynastego, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, syn człowieczy. W tym miejscu Jezus wykazał Nikodemowi. Że żadna ludzka istota jeszcze nie wstąpiła do nieba ani nie mogła wstąpić do nieba, ponieważ stan ten jest zarezerwowany tylko dla istot duchowych. Zanim istoty ludzkie będą mogły wejść do niebiańskiej, niewidzialnej fazy królestwa, muszą być spłodzone i narodzone z ducha. Werset 5. Jedynymi jednostkami w ten sposób spłodzonymi, a więc jednymi, które mogły narodzić się z ducha i wejść do tej fazy królestwa jako swego wiecznego miejsca pobytu, są te stanowiące klasę Chrystusa, po pierwsze głowa, a po drugie ciało, oblubienica, wraz z ich towarzyszami, wielką kompanią. Tekst ten wyraźnie wskazuje, że żaden ze starożytnych godnych nie wstąpił do nieba, nie mógł wstąpić ponieważ nie byli oni spładzani z ducha, jako że Jezus był pierwszym, który otrzymał ducha w tym znaczeniu. Tak więc razem z młodocianymi godnymi będą oni ziemską, widzialną fazą królestwa. Taką samą myśl znajdujemy w dziejach apostolskich rozdziale 2 wersecie 34, albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada. Rzekł pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Dawid oczywiście nie wstąpił do nieba, ponieważ Piotr argumentował, że jego grup jest z nami aż do dzisiejszego dnia i wciąż tam jest, co jest dowodem, że nie wstąpił do nieba, ponieważ nie był spłodzony z ducha, a zatem powstanie na ziemi, tak jak pozostali starożytni godni. Jako jeden ze starożytnych godnych będzie on naprawdę wierny. Dawid nie wstąpił do nieba, nie należy on do niebiańskiej fazy królestwa, lecz jego fazy ziemskiej, widzialnej. Także Żydów rozdział drugi werset trzeci wskazuje, że sposobność należenia do królestwa niebiańskiego, niewidzialnego, była zamknięta aż do pierwszego adwentu Jezusa. A zatem żaden ze starożytnych godnych nie mógł być jego częścią, jakże my ucieczemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana, od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone, tym wielkim zbawieniem jest wysokie powołanie. Ci, którzy je zaniedbują, to ci, którzy po powołaniu do Niego nie żyją w zgodzie z Nim, nie dochowują swych ślubów poświęcenia, pozostawania martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga, nie uwielbiają wśród ludzi Boga w Jego doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. To wielkie zbawienie miało swój początek opowiadania od Jezusa w czasie Jego pierwszego adwentu. On był pierwszym, który komukolwiek opowiedział o wysokim powołaniu. Uczynił to przede wszystkim wobec dwunastu apostołów, a następnie wobec tych, którzy poszli za nim, z których pięciuset trwało w tym stanie aż do końca jego służby i którzy w momencie jego zmartwychwstania w mniejszym lub większym stopniu byli upewnieni o jego powstaniu z umarłych. Zbawienie to zostało potwierdzone, uwiergodnione ludowi Bożemu, maluczkiemu statku, przez tych, którzy go słyszeli. To jest przede wszystkim przez dwunastu apostołów. Przez cały wiek Ewangelii potwierdzenie to dawane było przez członków gwiezdnych i ich specjalnych pomocników oraz tych, którzy uznawali ich za swych nauczycieli. Ci potwierdzali je słowem mówionym świadectwem, życiem i naukami, udowodnili, że to wielkie zbawienie jest czymś realnym. Ci, którzy uwierzyli w to poselstwo, byli mu posłuszni i okazali się wierni do końca, zostali nagrodzeni miejscem w chwalebnym, niewidzialnym, niebiańskim królestwie. Tak więc tekst ten dowodzi także, że żaden ze starożytnych godnych nie mógł osiągnąć tej fazy królestwa, wskazuje on raczej, że godni będą należeć do ziemskiej, widzialnej fazy królestwa. I o Oela rozdział drugi werset 28 to kolejny stosowny tekst, a potem, po rzeczach wymienionych w poprzedzającym ten werset kontekście. Łącznie z okropnym spustoszeniem dokonanym przez Wielkiego Antychrysta i Małego Antychrysta. Sekciarski protestantyzm po wieku Ewangelii, do którego ograniczone jest powołanie do Królestwa Niebiańskiego, Niewidzialnego, wleje ducha mego na wszelkie ciało, dosłownie dla wszelkiego ciała jest to obietnica restytucji, jakiej Bóg udzieli ludzkim dzieciom. A prorokować, to znaczy uczyć, będą synowie, cielesny Izrael, wasi, Chrystusa, i córki wasze, poganie, łącznie z odstępczymi Żydami, którzy odpadli od przymierza mojżeszowego, tymi odstępczymi Żydami, którzy odrzucali proroków Starego Testamentu, tymi odstępczymi Żydami, którzy odrzucili Chrystusa i apostołów gdy ci głosili swe poselstwo w żniwie wieku żydowskiego, tymi odstępczymi żydami, którzy przez cały wiek ewangelii cierpią w wyniku przekleństwa, jakie ściągnęli na nich ich ojcowie, mówiąc krew jego na nas i na dzieci nasze, starcom waszym sny się śnić będą, starożytni godni będą dostrzegać głębsze rzeczy z boskiego objawienia, a młodzieńcy wasi. Młodociani godni widzenia widzieć będą prostsze rzeczy boskiego Słowa, ponieważ zarówno starożytni, jak i młodociani godni będą w ten sposób uczestniczyć w wylewaniu ducha na wszelkie ciało po wieku Ewangelii. Wyraźnie rozumiemy, iż nie będą wówczas należeć do niewidzialnego, niebiańskiego królestwa, lecz do jego fazy ziemskiej, widzialnej. Przyjrzymy się teraz kilku dodatkowym wersetom, które jeszcze bardziej bezpośrednio dowodzą, że godni jako drugorzędna faza królestwa będą ziemscy i widzialni. Pierwsza Mojżeszowa rozdział trzynasty, wersety czternasty i piętnasty mówią, i rzekł Pana do Abrahama, potem gdy się odłączył Lot od niego. Podnieś teraz oczy swe, a spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ, i na południe, i na wschód, i na zachód słońca. Wszystką bowiem ziemię, którą ty widzisz, dam tobie i nasieniu twemu aż na wieki. Pan pokazywał tutaj Abrahamowi ziemię Palestyny, obiecując, iż oddam mu ją jako dziedzictwo. Abraham zmarł nie otrzymując wypełnienia tej obietnicy, lecz spełni się ona w odpowiednim czasie a czasem tym będzie wiek tysiąclecia, ponieważ Abraham będzie jednym ze starożytnych godnych i jako taki zasiądzie w ziemskiej fazie królestwa. Wówczas otrzyma tę ziemię, którą Bóg mu obiecał, otrzyma ją na północ, południe, wschód i zachód. To znaczy, że cała ziemia, każda jej część, będzie przekazana jemu i pozostałym starożytnym godnym. Wszyscy oni, razem z Abrahamem, będą mieli dział w posiadaniu tej ziemi i w ten sposób ją odziedziczą, tak jak obiecał Bóg. Starożytnym godnym będą wówczas towarzyszyć młodociani godni, którzy otrzymają wtedy dział w tej ziemi, ponieważ razem ze starożytnymi godnymi będą wówczas widzialną fazą królestwa. Dzieje apostolskie rozdział siódmy werset piąty to kolejny werset dowodzący widzialności godnych w ziemskiej fazie królestwa i nie dał mu w niej dziedzictwa nawet na stopę nogi, choć mu ją obiecał dać w posiadanie i nasieniu jego po nim, gdy jeszcze nie miał potomka. Święty Szczepan podkreśla tutaj fakt, że obietnica ta nie została wypełniona za życia Abrahama. Zapewnia nas jednak, iż będzie wypełniona w słusznym czasie, ponieważ Bóg obiecał to Abrahamowi, a wraz z nim ziemię tę posiądą pozostali starożytni godni jako widzialna faza niebiańskiego królestwa. Towarzyszyć im będą młodociani godni, także jako część widzialnej fazy królestwa. Obietnica ta jest pewna, jest związana przysięgą. A Bóg nie jest kłamcą ani krzywoprzysięzcą. We właściwym czasie wzbudzi z umarłych Abrahama i udzieli mu obiecanego dziedzictwa w tej ziemi. Psalm 45 werset 17 to kolejne miejsce, które dowodzi, że godni będą ziemską, widzialną fazą niebiańskiego królestwa, zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Tutaj Bóg zwraca się do naszego Pana Jezusa, mówiąc, że pewne jednostki, które były Jego przodkami, staną się Jego dziećmi. Są nimi starożytni godni, Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz i wszyscy prorocy oraz inni wierni z czasów przed wiekiem Ewangelii. Nie będą już oni ojcami Jezusa, lecz staną się jego dziećmi, ponieważ to on wzbudzi ich z martwych. Staną się oni także dziećmi Kościoła, ponieważ pod Chrystusem jako głową Kościoła będzie pomagał w udzielaniu życia starożytnym godnym. Uczynią ich oni książętami na całej ziemi. Ustanowią ich ziemską fazą królestwa, a we właściwym czasie poddana będzie im cała ziemia. Młodociani godni będą towarzyszyć im jako książęta. Będą panować w sprawiedliwości, ze słowem Bożym, o którym będą uczyć rodzaj ludzki. W Ewangelii Mateusza rozdziale jedenastym 11, wersecie 11 znajdujemy kolejny dowód, tym razem wskazujący na obydwie fazy królestwa, zaprawdę powiadamy Wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą. Większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niżeli on. Jan Chrzciciel, ostatni ze starożytnych godnych, był tym, który otrzymał wspaniały urząd zwiastuna Mesjasza, wprowadzającego Mesjasza do Izraela. Był także tym, który mógł powiedzieć, że jest przyjacielem Oblubieńca. Który zdobywał dla Oblubieńca członków Jego Oblubienicy, Jego Ciała. Chociaż jest tutaj przedstawiony jako jeden z największych starożytnych godnych, wyraźnie jest nazwany mniejszym, niższym, od najmniejszego w klasie niebiańskiego Królestwa, to znaczy od Jezusa i Kościoła, a nawet mniejszym od ich towarzyszy, Wielkiej Kompanii, która dostąpi nieskazitelności, lecz nie nieśmiertelności. Jan chrzciciel, razem z pozostałymi starożytnymi i młodocianymi godnymi, będzie w ziemskiej, widzialnej fazie królestwa, a restytucji dostąpi w okresie tysiąca lat. Niebiańskie dziedzictwo otrzymają dopiero pod ich koniec, kiedy ziemska faza królestwa, starożytni i młodociani godni, otrzyma sposobność zmiany natury lecz nie uzyskają nieśmiertelności chociaż podobnie do wielkiej kompanii ich udziałem stanie się nieskazitelność dodatkowym dowodem w którym także wspomniane są obydwie fazy królestwa jest słynne stwierdzenie Jezusa z Łukasza rozdziału 13 wersetów od 28 do 30 tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz i wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu, i od północy i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym. A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi którzy będą ostatnimi Jezus zwracał się tutaj do faryzeuszy którzy stale go prześladowali mówili przeciwko niemu i próbowali się go pozbyć mówi im że przeżyją wielki żal i rozczarowanie gdy ujrzą Abrahama Izaaka Jakuba i wszystkich proroków proroków starego testamentu oraz innych starożytnych godnych w królestwie Bożym a samych siebie wykluczonych z niego. Zauważmy, iż Jezus stwierdza tutaj, że starożytni godni będą widziani, ujrzycie, będą widzialni, lecz unika stwierdzenia, że maluczkie statko, ci przychodzący ze wschodu, zachodu, północy i południa. Psalm 107 Werset 3, Dzieje Apostolski rozdział 15 Werset 14 będą w królestwie widziani, czyli że będą widzialni. Powodem użycia przez niego innego wyrażenia w tym wersecie w odniesieniu do dwóch faz królestwa jest to, że właściwa klasa królestwa razem z wielką kompanią będzie duchami, a jako taka będzie niewidzialna, natomiast starożytni i młodociani godni będą istotami ludzkimi. A jako tacy będą widzialni. Powstanie zatem dobrze zorganizowane i w pełni przygotowane Królestwo, by przejąć kontrolę nad ludzkimi sprawami jako Królestwo Boże wśród ludzi. Chociaż maluczkie statko zostało powołane jako ostatnie, będzie pierwsze we władzy, urzędzie, zaszczycie i dziele Królestwa, natomiast starożytni godni, powołani jako pierwsi, Będą ostatnimi, posiadając mniejszą władzę, urząd, dzieło, cześć i naturę niż niebiańska, niewidzialna faza królestwa. Na koniec omawiania ziemskiej, widzialnej fazy królestwa rozważymy Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40, a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Prze to że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Święty Paweł mówi tutaj o bohaterach wiary, jakich wymienia w pierwszej części tego rozdziału poczynając od abla, a skończywszy na janie Chrzcicielu. Wszyscy oni otrzymali dobre świadectwo przez wiarę, to znaczy ich wiara zawierała w sobie umysłową ocenę i poleganie serca. Ich wiara była prawdą, której trzymali się swą umysłową oceną i poleganiem serca. Ich wiara była wiernością Duchowi, Słowu i opatrznością Boga. Chociaż w ten sposób uzyskali dobre świadectwo, nie otrzymali obietnicy nieśmiertelności w niewidzialnej, niebiańskiej fazie Królestwa Bożego. Powodem było to, że Bóg o nas to znaczy maluczkim statku, coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Wszystko, co najlepsze, lepsze rzeczy, Bóg przewidział dla Chrystusa głowy i ciała, tak aby starożytni godni i młodociani godni nie stali się doskonałymi bez służby Jezusa i Kościoła. Ich doskonałość nastąpi w tysiącleciu, w miarę jak będą wierni obietnicom Nowego Przymierza, jego wymogom i prawom. Wówczas staną się doskonałymi w ziemskiej, widzialnej fazie królestwa. Cele Królestwa Celami tego królestwa, zorganizowanego tak, jak wyżej opisaliśmy, będzie zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu oraz wprowadzenie wśród nich dobrych rzeczy i wpływów w celu przywrócenia ludzkości do doskonałości. Ponieważ nasz Pan Jezus objawił się po to, by zniszczyć uczynki diabła, jak również samego diabła, pierwszy Jana rozdział trzeci, werset ósmy, Żydów rozdział drugi, werset 14. Niszczenie jego dzieł nastąpi podczas trwania wieku, jaki w boskim planie został w tym celu przewidziany. Natomiast zniszczenie diabła nastąpi zaraz po upływie tego wieku. Zniszczenie ich oczywiście jeszcze nie nastąpiło, ponieważ zło w dalszym ciągu ma przewagę i niewątpliwie narasta. Jednak w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa zostaną zniszczone efekty działalności diabła. Pokazuje to objawienie rozdziału dwudziestej wersety od pierwszego do trzeciego, i widziałem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej. I uchwycił smoka, węża onego starego, którym jest diabeł i szatan. I wiązał go tysiąc lat, i wrzucił go w przepaść, i zamknął go i zapieczętował zwierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, aż się wypełni tysiąc lat, a potem musi być rozwiązany na mały czas. Ten potężny anioł, którego widział objawiciel, to nie kto inny jak nasz Pan Jezus Chrystus. Przyszedł on w drugim adwencie i miał klucz do bezdennej przepaści, moc jej otwierania i zamykania. Klucz to coś, co pozwala korzystać z władzy otwierania i zamykania. Bezdenna przepaść to stan błędu. Jest on rzeczywiście bezdenny, ponieważ nie ma podstawy. Nasz Pan Jezus Chrystus usunie diabła i wszystkich niepokutujących upadłych aniołów tak daleko od ziemi, że nie będą w stanie widzieć rozgrywających się tutaj wydarzeń. Będąc w błędzie, zaczną wyobrażać sobie wszelkiego rodzaju błędne rzeczy, ponieważ znajdować się będą w bezdennej przepaści, która rzeczywiście jest dobrym obrazem błędu. Nie posiadającego żadnej podstawy, żadnego dna. Pozostaną tam i zostanie na nich nałożona pieczęć, tak aby nie mogli być uwolnieni i zwodzić narodów, dopóki nie wypełni się tysiąc lat, dopóki nie minie cały okres wieku tysiąclecia. Pod jego koniec, w małym okresie, szatan uzyska pozwolenie na wypróbowanie wszystkich tych, Którzy w czasie tysiąca lat mieli szansę uzyskania wiecznego życia. Niektórych z nich z łatwością zwiedzie, będą oni należeć do tych, którzy umrą jako przeklęci grzesznicy, o czym czytamy w Izajasza rozdziale 65 wersecie 20. Jako obłudnicy, pozorujący pozostawanie w harmonii z zasadą nowego przymierza pozorujący posłuszeństwo wobec niego, w sercu będą mu nieposłuszni, ponieważ nie pozwolą na wypisanie na swych sercach prawa miłości, sprawiedliwości, mocy i mądrości. Zostaną z tego powodu zwiedzeni przez szatana pod koniec tysiąca lat w wielkim przesiewaniu, jakie wówczas nastąpi, zostaną objawieni jako całkowici obłudnicy, kłamcy. Zwodziciele, którzy wszystkich sposobności tysiąclecia używają samolubnie, a nie dla dobra innych. Następnie zostaną zniszczeni we wtórej śmierci wraz z diabłem i niepokutującymi upadłymi aniołami, objawienie rozdziału 20 wersety od 7 do 10. Zatem do tego czasu Jezus zniszczy diabła i jego wszelkie uczynki. Oczekujemy więc w wieku tysiąclecia, by być świadkami zniszczenia wyroku śmierci, jak również wszystkich skutków tego wyroku, grzechu, błędu, przesądów, smutku, bólu, wzdychania, płaczu, chorób, głodu, zarazy, suszy, krańcowego upału i zimna, niedostatku, wojen, rewolucji, anarchii, ucisku, nędzy, ignorancji. Umierania i śmierci. Oczekujemy wieku, tysiąclecia, by być świadkami realizacji także drugiego wspomnianego wyżej celu królestwa to jest wprowadzenia przeciwieństw powyższych składników klątwy, odwrócenia wyroku i jego skutków, sprawiedliwości, prawdy, pobożności, radości, przyjemności, spokoju, uśmiechu, obfitości. Zdrowia, edyńskiego klimatu, pomyślności, pokoju narodowego i międzynarodowego, porządku, wolności, bogactw, wykształcenia, obudzenia zmarłych, rekonwalescencji i powrotu do doskonałego życia. Plan Boży, charakter, przygotowanie i władze klas królestwa oraz porządek społeczny, nagrody i kary tego wieku. Wspólnie osiągać będą te pożądane cele. Możemy być pewni, że obietnice i przysięgi Boga oraz ofiara i uwielbiony stan Chrystusa doprowadzą do tych błogosławionych rezultatów, że przyniosą owoce w postaci powodzenia Boskiego Planu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 Wersety od 16 do 18 Czwarta Mojżeszowa, rozdział czternasty, werset 21, pierwszy, Izajasza, rozdział czterdziesty piąty, wersety dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci, rozdział pięćdziesiąty trzeci, werset jedenasty, Ewangelia Jana, rozdział dwunasty, wersety trzydziesty drugi i 33, trzeci, Rzymian, rozdział piąty, wersety osiemnasty i dziewiętnasty. Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi wersety od 4 do szóstego. Tak jak warunki Królestwa Szatana sprzyjają działaniu przekleństwa, tak warunki Królestwa Bożego będą sprzyjać działaniu błogosławieństw restytucji od przekleństwa. Chwała niech będzie naszemu Bogu za taką nadzieję i perspektywy. Poddani Królestwa pod danymi królestwa stanie się cała niewybrana część rodziny ludzkiej, bez względu na to, czy w chwili jego ustanowienia będzie żywa, czy martwa. Objawienie rozdziału piętnasty, wersety trzeci i czwarty, psalm dziewięćdziesiąty, wersety od pierwszego do czwartego, psalm dwudziesty drugi, wersety od dwudziestego ósmego do trzydziestego. Izajasza rozdział 25 wersety od 6 do 8, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 54 do 57, Rzymiany rozdział 14 werset 9, Filipensów rozdział 2 wersety od 9 do 11. W tym celu niewybrani zmarli, ci zmarli którzy nie mieli sposobności ubiegania się o członkostwo w klasie królestwa, będą wyprowadzeni z grobu, aby skorzystać z szansy zmartwychwstania przez proces sądu i z szansy powrotu do stanu doskonałości, od której odpadli wszyscy w biodrach Adama, przy czym pomocą w tym powstawaniu będzie proces sądu Królestwa Chrystusa. Izajasza rozdział 26 werset 9, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 29. Według Pisma Świętego, Królestwo w jego ziemskiej fazie najpierw zostanie ustanowione w Palestynie wśród zgromadzonego i nawróconego Izraela, który z radością powita zmartwych wstałych patriarchów i proroków. I który będzie wielce błogosławiony pod ich rządami, Zachariasza rozdział 12 werset 7, Izajasza rozdział 1 wersety od 25 do 27, rozdział 25 werset 9. Nieco później narody pogańskie, złamane, wyczerpane i zrujnowane utrapieniami czasu ucisku. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, Daniela rozdział 12 werset 1, dowiedzą się o błogosławieństwach, jakimi będzie cieszył się Izrael, i zapragną tego samego dla siebie. Izajasza rozdział 2 wersety 3 i 4, Zachariasza rozdział 8 wersety od 20 do 22 w odpowiedzi na ich pokorne prośby o pomoc, królestwo wraz z jego zarządzeniami będzie ustanawiane w poszczególnych narodach, aż w końcu stanie się królestwem uniwersalnym. Daniela rozdział 2, werset 44, rozdział 7, werset 27. Cielesny Izrael jako drugorzędne ziemskie nasienie Abrahama. Pod kierunkiem starożytnych i młodocianych godnych jako głównego ziemskiego nasienia Abrahama, otrzyma przywilej współpracy z Królestwem w nawracaniu pogańskiego świata. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 17, rozdział 28 werset 14, Izajasza rozdział 19 werset 24. Ezechiela rozdział 16 wersety 60 i 61, Psalm 107, werset 22. Potem, gdy Królestwo będzie już w znacznym stopniu zaawansowane na drodze ku restytucji swych wszystkich żyjących wówczas poddanych, jak również samej Ziemi, Izajasza rozdział 35, wersety od 1 do 9. Rozdział 29 wersety od 18 do 20, z grobu zaczną być wyprowadzani niewybrani zmarli, prawdopodobnie grupowo i w różnych odstępach czasu, Izajasza rozdział 35 werset 10, Daniela rozdział 12 wersety 2 i 3, Izajasza rozdział 29 werset 24, rozdział 25 werset 8 zostaną oni powitani i otrzymają wsparcie w kierunku reformy nie tylko od Królestwa w jego dwóch fazach, lecz także od tych z ogółu ludzkości, którzy będą uczyć się sprawiedliwości. Także i oni otrzymają bowiem sposobność pomagania wzbudzanym jednostkom w powracaniu do obrazu Boga. Wierne wykorzystanie takiej sposobności korzystnie będzie wpływać także na nich samych. Ewangelia Mateusza, rozdział 25 wersety od 35 do 40. W ten sposób coraz większa liczba zmarłych będzie wyprowadzana z grobu i przy pomocy królestwa oraz jego zarządzeń kierowana na drogę ku restytucji. Ci którzy będą powracać później, znajdą oparcie w swych poprzednikach, jak również w dwóch fazach królestwa, które będą pomagać im w osiąganiu restytucji. Ktoś może zapytać, czy rodzaj ludzki w chwili obudzenia z grobu otrzyma doskonałe ciała? Odpowiemy, że starożytni i młodociani godni, którzy w tym życiu przeszli próbę wiary i posłuszeństwa, Otrzymają doskonałe ludzkie ciała w chwili obudzenia. Żydów, rozdział 11, werset 35. Jednak ci, którzy powstają na zmartwychwstanie, powrót do doskonałości, który będzie dokonywane przez proces sądu. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 29. Nie będą obudzeni w doskonałych ciałach. Wyprowadzenie ich z grobu ma na celu udzielenie im sposobności kroczenia gościńcem świątobliwości ku doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. Izajasza rozdział 35 wersety od 8 do 10. Natychmiastowe udzielenie im doskonałych ciał przeszkodziłoby ich reformie, ponieważ odebrałoby silny bodziec w tym kierunku, Nadzieje fizycznego uleczenia za czynienie dobra. Co więcej, gdyby ludzie ci mieli być udoskonaleni w ciałach w chwili obudzenia, nie rozpoznaliby siebie, a duża liczba tych, którzy zmarli w niemowlęctwie, nie skorzystałaby z doświadczenia ze złem jako środka zniechęcającego do jego czynienia. Dlatego spodziewamy się ich powrotu w niedoskonałych ciałach które w miarę postępującej w nich reformy będą stopniowo udoskonalane razem z ich umysłem i sercem. Rezultaty rządów królestwa Jednym z rezultatów rządów królestwa będzie całkowite wykorzenienie wszystkich skutków klątwy jako bezbożnych owoców panowania, władzy i mocy szatana. Pokazuje to m.in. pierwszy Koryntów rozdział 15, wersety od 20 do 26. Cytujemy według przekładu ulepszonego im werszyn, Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem Jezus, tych, którzy zasnęli, bo ponieważ przez człowieka Adama, śmierć przyszła przez człowieka Jezusa. Przyjdzie też z martwych w stanie umarłych, albowiem tak jak wszyscy w Adamie umierają, Jezus nie umarł w Adamie, ponieważ nie był w Adamie, stąd nasza korekta tłumaczenia, tak wszyscy w Chrystusie ożywieni będą, na przykład maluczkie statko jest w Chrystusie, oni zostaną ożywieni w najwyższym stopniu, ale każdy człowiek w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek. Chodzi tutaj o Kościół, a potem ci, co są Chrystusowi wy w czasie Jego obecności, ci, którzy okażą się wiernymi naśladowcami naszego Pana w czasie Jego obecności, także i ci zostaną ożywieni, a potem przyjdzie koniec, koniec małego okresu. Kiedy zakończy się jego panowanie nad całą Ziemią i udzielanie każdemu człowiekowi sposobności zdobycia wiecznego życia, którego udzielenie umożliwia mu jego ofiara okupu, równoważną cena, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, ponieważ to Bóg będzie ostatecznym sędzią całej Ziemi, a swój sąd wykonywać będzie przez Chrystusa, przede wszystkim przez Głowę. A drugorzędnie przez Kościół, Jego ciało, jako swego namiestnika, gdy zniszczy wszelką władzę i wszelką zwierzchność, i wszelką moc, każdy ślad rządów pozorowanej władzy i pozorowanej mocy szatana, wszystkie one zostaną usunięte wszechpotężną ręką Chrystusa, głowy i Kościoła, Jego ciała. Przy użyciu mocy Boga jako wszechpotężnej mocy w ich ręku. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. Ostatnim nieprzyjacielem, który będzie zniszczony, jest śmierć. Widzimy więc, że tymi wrogami są nie tylko ludzie, lecz także rzeczy. Tym ostatnim wielkim nieprzyjacielem jest śmierć adamowa w znaczeniu procesu umierania. Dzięki swej wierności Jezus stał się tym, który po upływie tysiąclecia ostatecznie ją zniszczy. Jednak nie wszyscy uzyskają życie wieczne. Ci, którzy nie zreformują się nawet zewnętrznie, lecz w okresie tysiąca lat stale będą buntować się przeciwko królestwu, po stu latach szansy zostaną odcięci we wtórej śmierci. Zajasza rozdział 65, werset 20. Natomiast ci, którzy zreformują się zewnętrznie, lecz bez reformy serca, będą żyć przez całe tysiąc lat i uzyskają ludzką doskonałość. Jednak w wyniku próby małego czasu pod koniec tysiąclecia objawiony będzie bezbożny stan ich serca, w wyniku czego zginą oni we wtórej śmierci.

Którzy w czasie tysiąclecia będą praktykować prawdę i sprawiedliwość z powodu umiłowania tych zasad, zostaną podniesieni do ludzkiej doskonałości nie tylko w swych władzach, lecz także charakterach. Izajasza rozdział 66 wersety 10 i 14 Dzięki temu będą w stanie pozostać wiernymi w trakcie ostatecznej próby w czasie małego okresu po tysiącleciu. Na wieki odziedziczą oni ziemię jako raj przywrócony. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 35 do 40, Izajasza rozdział 65 wersety od 16 do 25. Takie będą wspaniałe rezultaty panowania na ziemi Jezusa i Kościoła. Objawienie rozdział 21 wersety od 3 do 5, rozdział 22 wersety od 1 do 3. Smutna tragedia grzechu nie będzie już nigdy więcej wystawiana. Przyszłe wieki będą świadkiem wypełniania się pieśni aniołów chwały dla Boga na wysokościach. Pokoju na ziemi, dobrej woli u ludzi, Ewangelia Łukasza rozdział drugi, werset 14. Z każdego zakątka wszechświata cudownych chóra, Alleluja niezliczonych chórów Jechowy, pozbawiony jakiejkolwiek nieharmonijnej nuty, przez nieskończone wieki wychwalać będzie Jechowe i Chrystusa za ich wspaniałe osoby, święte charaktery, cudowny plan i wielkie dzieła. Objawienie rozdział 5 werset 13. Niech zatem wszyscy miłujący Boga i człowieka, prawdę i sprawiedliwość, modlą się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na Ziemi, tak jak jest w niebie. Amen i Amen. Przemija czas, Królestwo tuż. Świat pogrążony w grzechu, w smutku wciąż jęczy pod brzemieniem zmartwień. Choroby, płacz, nieszczęścia, śmierć na Ziemi z piękna tkwią odartej. Osuszcie łzy. Nie łkajcie już. Przemija czas, królestwo tuż. Ludzkość na Ziemi, święci w niebie, Boski porządek trwały. Już bliskie świata wyzwolenie, z radością dajcie Bogu chwałę, zwątpienie precz. W kąt lęki złóż, przemija czas, Królestwo TUSZ. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.